Advanced Design firmy Gritec jest programem przeznaczonym do analizy konstrukcji dla branży inżynierii lądowej, oferującym zintegrowane środowisko do modelowania, optymalizacji konstrukcji oraz raportowania wyników. W prezentowanym filmie omówione zostaną sposoby, w jaki użytkownik może przeglądać wyniki obliczeń statycznych. Po wykonaniu obliczeń statycznych program przełącza pilota w tryb analizy. Jeżeli chodzi o zawartość pilota, to oczywiście dalej do dyspozycji mamy konstrukcję, która podzielona jest na przykład na przygotowane prędzej podsystemy, a w analizie wyświetlone są przypadki statyczne utworzone przez użytkownika, jak również inne analizy, które w tym przypadku nie zostały wykonane, czy przypadki dynamiczne, czy przypadki statyki nieliniowej, czy ewentualnie analizy wybuczeniowej. Poniżej znajdują się kombinacje utworzone w obszarze model. Oczywiście są to kombinacje utworzone na podstawie przypadków statycznych. Jeżeli obliczenia zostały właściwie przeprowadzone, na zakładce wyniki MES, dostępne są różnego rodzaju wyniki obliczeń statycznych, przemieszczenia, siły, naprężenia, torsory. Wyniki te będą prezentowane dla aktualnie wybranej kombinacji, ewentualnie przypadku statycznego. Użytkownik może wskazać, czy wyniki mają być prezentowane dla elementów liniowych, czy ewentualnie dla elementów powierzchniowych. W niektórych przypadkach mogą być wyświetlane wyniki dla elementów liniowych i powierzchniowych jednocześnie. Przykładowo możemy wyświetlić przemieszczenie dla kombinacji 102. Aby uruchomić wyświetlanie wyników, należy nacisnąć guzik post-processing i wtedy właśnie wyświetlane są przemieszczenia konstrukcji, jak również ich wartości podawane są w legendzie. Legendę można konfigurować. Konfiguracja dostępna jest na zakładce wyniki. Użytkownik może wskazać, ile stref legendy ma być prezentowane, w jaki sposób wyniki mają być przedstawiane. Może również ewentualnie ograniczyć wartości, które są wyświetlane na legendzie, zmodyfikować rozmiar legendy, uaktywnić lub deaktywować wyświetlanie legendy. Wyświetlę teraz siły wewnętrzne dla elementów prętowych. Momenty zginające dla elementów powierzchniowych. W pewnych przypadkach dostępnych wyników jest dużo, w związku z tym warto sobie rozciągnąć okno, tak aby łatwo było wybierać poszczególne siły statyczne. Użytkownik ma możliwość również wyświetlania wyników tylko dla wybranych elementów. W tym celu, jeżeli zaznaczymy tylko fragment konstrukcji, wtedy wyniki zostaną zaprezentowane tylko dla wybranych elementów. Teraz wybrane są oba fragmenty płyty. W związku z tym dla całego stropodachu będzie można obejrzeć momenty zginające MXX. Oprócz wyników, które dostępne są bezpośrednio w oknach w zakładce wyniki, możemy również zastosować inne ustawienia i też inny sposób prezentacji graficznych wyników poprzez włączenie ustawienia wyników. Użytkownik może wskazać w zakładce MES, jaki typ wielkości statycznej ma być wyświetlana, dla jakich elementów. Może wybrać daną wielkość statyczną. A w oknie tryb wyświetlania może wybrać, w jaki sposób wyniki mają być prezentowane graficznie i jaka ma być skala, jeżeli będą to przemieszczenia, to dla przemieszczeń lub też wykresów, jeżeli w trybie wyświetlania wykresy zostaną wybrane. Oprócz tego użytkownik może wybrać, dla jakich przypadków statycznych i kombinacji mają być dostępne wyniki do wyświetlania.
Wyniki mogą być również wyświetlane poprzez złożenie wyników analizy. Wtedy wszystkie dostępne wyniki wyświetlane są jednocześnie. Użytkownik może również utworzyć obwiednie minimalną, maksymalną, bądź też maksymalną i minimalną razem. Wyświetlimy wyniki dla elementów powierzchniowych, na przykład za pomocą izolinii. Teraz zmienię tryb wyświetlania, na przykład na wykres. Oprócz możliwości wskazywania, jakie wielkości statyczne mają być prezentowane, użytkownik ma też tutaj możliwość skonfigurowania wyświetlanych wyników, w jaki sposób mają być one prezentowane, czy też mają się pojawiać opisy na prezentowanych izoliniach, czy mapach, czy wykresach, czy na przykład wyniki dla elementów powierzchniowych mają być wygładzane, czy wartości, czy też wartości mają być wskazywane w konkretnych punktach elementów skończonych. To wszystko możemy właśnie skonfigurować tutaj, jak również rozmiar czcionki prezentowanej na wykresach, mapach, czy też izoliniach. Ciekawą funkcją znajdującą się tutaj jest wyświetlanie wyników na konstrukcji odkształconej. W tym przypadku jest możliwość, aby na przykład dla elementów powierzchniowych mapy, które prezentują daną wielkość statyczną, na przykład moment MY, były prezentowane na elementach odkształconych. Wyświetlę teraz wyniki dla elementów liniowych. Dla przypadku statycznego obciążenia wiatrem, moment zginający. Widać, jak konstrukcja jest przemieszczona, a na niej naniesione są wewnętrzne siły statyczne. Oprócz możliwości wyświetlania wyników na konstrukcji odkształconej jest też możliwość uwzględnienia skróceń sił wewnętrznych na elementach. Widać to najlepiej właśnie na konstrukcji ramy stalowej. Jak gdyby wykresy są tutaj wyświetlane w sposób nieciągły. No, wynika to z tego, że w przypadku tej konstrukcji zastosowane zostały wstawki. W związku z tym program uwzględnia wartość sił wewnętrznych, które leżą już poza węzłem łączącym rygiel ze słupem. Oprócz zaprezentowanych już możliwości, jakie daje program, jeżeli chodzi o graficzną prezentację wyników, jest możliwość również wyświetlania wykresów dla wybranych elementów. Jeżeli zaznaczymy element liniowy z zakładki wyniki, możemy wybrać wykresy wyników, bądź też klikając prawą myszką na wybranym elemencie, wybrać z menu kontekstowego wykresy wyników. Otwiera się okno, które prezentuje dostępne wyniki dla wybranego elementu liniowego. W dwóch oknach, klikając na jedno z nich, wyświetlane są wyniki danej wielkości statycznej, w tym przypadku będzie to siła tnąca. Możemy zmienić siłę statyczną, na przykład na moment zginający. MY wyświetla się okno, które w różny sposób możemy skonfigurować. Dostępne są wartości na poszczególnych analiz. Możemy wyświetlić legendę, która będzie prezentowała, który wykres związany jest z konkretną kombinacją, czy też przypadkiem statycznym. Wyniki, które są prezentowane na wykresie, mogą być zawężone tylko do wybranych przypadków statycznych i kombinacji. Wyświetlona może być na przykład tutaj obwiednia danej siły statycznej, punkty charakterystyczne
wynik może zostać zapisany tak, aby można go było używać później podczas raportowania. Dla elementów liniowych również jest możliwość wyświetlania naprężeń w przekroju. Tutaj również użytkownik albo może użyć menu dostępnego w programie w zakładce wyniki, bądź też klikając na element i w menu kontekstowym pod przyciskiem prawej myszki dostępne są naprężenia w przekroju. Wyniki prezentowane są albo w postaci wykresu prezentowanego w izometrii, może być on również prezentowany w układzie płaskim, dostępne są naprężenia normalne i naprężenia styczne. Prezentowane są one dla wybranego przypadku statycznego bądź też kombinacji. Użytkownik ma możliwość prześledzenia wartości naprężeń w wybranych punktach, jak również wyznaczenie wykresu w wybranym punkcie leżącym na osi elementu. Prezentowane wyniki mogą być zapisane w celu użycia ich w raporcie podsumowującym obliczenia statyczne. Kolejnym elementem, który pozwala nam w ciekawy sposób zaprezentować wyniki obliczeń statycznych, są przekroje. Przekroje służą do prezentowania wyników wybranej osi dla elementów powierzchniowych. W związku z tym wyłączę na razie wyniki obliczeń dla elementów prętowych. Wyświetlę moment zginający w płycie. Wyświetlę wyniki tylko i wyłącznie dla strofu nad parterem. Dla tej konstrukcji utworzyłem prędzej przekroje. Wyniki dla utworzonych przekrojów wyświetlamy poprzez wykresy wyników. Czyli zaznaczając przekrój, uruchamiam wykresy wyników. W tym przypadku okno wygląda dokładnie tak samo jak dla elementów liniowych. Dla wybranej wielkości statycznej są one prezentowane w oknie. Jest możliwość konfiguracji tego wykresu, zapisania wyników, wyświetlenia obwiedni. Ostatnią metodą, jaką może stosować użytkownik, aby obejrzeć wyniki, to sporządzenie raportów za pomocą szablonów, w których zaprezentowane zostaną wartości liczbowe danych wielkości statycznych. Raporty mogą być tworzone albo poprzez okno wyników Utwórz raport, albo w zakładce Dokumenty, gdzie użytkownik może wskazać, jakiego typu szablony mają być stosowane, bądź też utworzyć własny raport.
kuchni, generatora raportów. Dostępne są elementy, które pozwalają nam zarządzać raportami, tabele dostępnych wyników. Dostępne wykresy, które zostały utworzone w trakcie pracy z programem. Dostępne wyniki, bądź też inne elementy, które chcemy umieścić w raporcie. Po skonfigurowaniu raportów, raport stworzony jest po kliknięciu guziku Utwórz. W tym przypadku raport został utworzony dla wybranych elementów i został wyeksportowany do programu Word. Dodatkowe informacje o programie Advanced Design dostępne są na stronie Robobot Polska pod adresem przedstawionym na ekranie. Materiały wideo prezentujące funkcje programu można obejrzeć na kanale YouTube firmy Grajtek.